To kolejny matrixowy temat. Sądzisz, że matrixowy? Jasne, bo seria to jest Matrix Rewolucje. Aha, no dobra. Co tam masz dla mnie? Odpowiedzialność za to, co mówimy. Sorry, Jacku, ale u ciebie jest tak, że ty czasami nam coś powiesz i potem to słowo harcuje. A słowo ma swoją moc. I teraz sam musisz mi przypomnieć, jak to było na początku. Jan 1:1. No to tak? Zaczynamy. Ewangeliczny. Na początku było słowo. Znacie Państwo ten cytat. Przy każdych świętach jest on powtarzany w kościołach, przy stołach wigilijnych u chrześcijan. Niestety to nie jest prawidłowe tłumaczenie. Ze względu na to, że ta Ewangelia została napisana w Grece, a w Grece pierwsze znaczenie słowa logos jest twórca słowa, tam gdzie się rodzi słowo, można by było powiedzieć. To, co później zostało przetłumaczone na języki narodowe, a początkowo oczywiście na łacinę, jako po prostu słowo. W innych przekazach, nieco starszych, na przykład na tablicach Hammurabiego, brzmi to zupełnie inaczej. Na początku była myśl. I teraz jak sobie popatrzymy na znaczenie tych paru zdań, na początku było słowo, a zamiast tego wrzucimy, na początku była myśl, czyli twórca słowa. No bo nie możesz powiedzieć słowa, jak go nie wymyślisz, jak nie masz go w głowie. To cały ten ciąg zaczyna zupełnie inaczej brzmieć. Zmienia cały sens tego wyrażenia. Czyli na początku była myśl i Bogiem była myśl i u Boga była myśl, czyli wszystko powstało jak, no, z myśli, a nie ze słowa jako takiego. Słowo jest wtórne, pierwotna jest myśl. W związku z tym pokazuje nam się zakłamaną historię powstawania rzeczywistości poprzez udane zresztą zatracenie znaczeniowe słowa w wyniku tłumaczenia języków, tak? Z greki na łacinę, z łaciny na narodowe. I tak zanikło parę treści bardzo ważnych, ewangelicznych, które my w tej chwili odczytujemy jako, powiedzmy, mało sensowne. A tak naprawdę one miały bardzo głęboki sens, tylko musimy je odczytywać w oryginale. Żebym znał Greka chociaż, ale nie muszę znać, bo mam brata, który zna, więc mogę się poradzić, więc mam fajniej, mogę sobie pozwolić na pewne lenistwo. No i Państwo także, bo przedstawiamy tutaj właśnie po to, żeby już nie uczyć się tej greki, tylko zwrócić uwagę na to, że jest taka różnica. No i teraz to słowo, pójdźmy dalej w tych rozważaniach, czy my mamy odpowiednie odniesienie do innych historii, gdzie słowo potraktujemy jako zjawisko falowe, czyli jako wibrującą falę w gazie nadawaną, czyli dźwięk. Okazuje się, że tak, że mamy takie odniesienie, ponieważ w historiach skandynawskich stworzenie świata wynikało z pierwszej melodii, czyli sugeruje nam, tak jak to w tej chwili fizycy badają i dochodzą do takich wniosków, to już nie jest zwykła teoria, tylko jest podczas udowadniania, że to, w czym żyjemy, to holograficznie ułożony dźwięk. I tutaj zaczyna nabierać to sensu. I te mitologiczne przekazy ze Skandynawii, że Bóg wyśpiewał pierwsze słowo. Ja przypominam, jeżeli ktoś by chciał sobie to przeczytać i uronić łezkę, bo mi się uroniła, to Symmarillion. Symmarillion Tolkiena, pierwszy rozdział. Tam jest ta historia przedstawiona króciutko, ale tak barwnie, że trudno oprzeć się wrażeniu, że ktoś wiedział więcej po prostu. Otóż Bóg wyśpiewał pierwszą melodię. Najpierw pierwszy dźwięk, a później do tego odpowiednią melodię. Chóry anielskie, i tu od razu ciekawostka, ponieważ w chrześcijaństwie też są chóry anielskie, ale nie śpiewają. A chóry mają za zadanie śpiewać. Raczej. Gdzieś im zanikł ta funkcja.
Zamiast tego są psalmy dla ludzi. To zamiast chórzyści śpiewać, to każą ludziom śpiewać. Tak trochę nie w porządku zrzucanie tych obowiązków. Natomiast Skandynawowie nie. Jak najbardziej swoje rzesze aniołów obciążają obowiązkiem wyśpiewania kolejnych melodii harmonicznych do tego tematu, który wyśpiewał Bóg. No i oni dośpiewują. I ta melodia robi się coraz bardziej skomplikowana. Czyli mamy obraz ewolucji wszechświata. Od pierwszego dźwięku, pierwszej melodii, pierwszego pasażu lub też gamy, nie wiem, zależy jak mocno to skomplikujemy, poprzez nakładanie kolejnych harmonicznych, tych chórów anielskich i o dziwo kogoś, kto wyśpiewał fałszywą nutę. Czyli pojawia się element... Carlosa Santany. Carlosa Santany. No, tak, czyli pojawia się ten element szatana, tego pierwszego. I co robią chóry anielskie? Ponieważ zauważają ten element, próbują śpiewać coraz głośniej. W wyniku tego komplikuje się ta historia. Ten, który wyśpiewał fałszywą nutę, zauważa tą konkurencję, więc zaczyna także dośpiewywać głośniej i bardziej intensywniej. I mamy opis całej ewolucji wszechświata w paru zdaniach. Widzowie mają wrażenie déjà vu, bo w niedawnym filmiku też ten temat poruszyłeś, ale my tutaj pójdziemy bardziej w dźwięki, w czystość, w kreację oraz w to, co właściwie, o czym zapomnieliśmy, bo o mocy stwórczej wiemy. No tak. O tym, że coś takiego się zadziało na początku, przyjmujemy i teraz w tym czasie, kiedy otaczają nas różne dźwięki, mając tą wiedzę, możemy wprowadzić pewne zmiany, modyfikacje, bo właściwie my cały czas z różnej perspektywy patrzymy się na to samo zjawisko. Mianowicie cel główny tego, co my chcemy zrobić, to zmienić, zmodyfikować tą rzeczywistość tak, żeby po prostu ten świat był bardziej taki, jak my chcemy, a nie tak, jak chce ten wielki programista, który wpadł na pomysł, żeby to było takie, nie wiem, powiedziałbym, miasteczko dla wariatów. Przyglądnijmy się zatem właściwościom dźwięku. Tak, wiemy, że to jest wibracja, czyli jakaś częstotliwość, zjawisko falowe, ona ma określone właściwości, określone parametry, możemy wyróżnić fazę, długość, natężenie, więc jest parę takich charakterystyk, które określają to zjawisko falowe. Podpierając parę zdań wcześniej tą teorię holograficznego dźwięku, jeżeli Państwo zechcecie sobie poświęcić chwilkę uwagi, są na YouTubie takie ładne filmy, gdzie dźwięk jest rysowany na takich stołach. Z piaskiem? Z piaskiem, tak. I tam jest zmiana dźwięku, zmiana kształtów. Inaczej się układa na stole ten piasek. To są nie dosyć, że bardzo estetyczne zjawiska, to jeszcze w sposób pośredni pokazują nam, że dźwięk można narysować. Już nie mówię do muzyków, że dźwięki rysuje się na pięciolinii, co jest oczywiste. Natomiast siła stwórcza tej wibracji, żeby wszystko było ze sobą połączone, musi być ta charakterystyka spójności, czyli musi być pewne, muszą być zachowane pewne harmoniczne. Jeżeli do tej pory żyliśmy w pewnych harmonicznych dźwiękach naszej przyrody, a wprowadzane są dźwięki, które są nieharmoniczne. Tutaj oczywiście proszę przyglądnąć się przestrojeniu naszych instrumentów na 440 Hz podstawowego dźwięku A. Tylko nie będziemy tego chyba teraz omawiać, bo to jest szeroko już omówione w internecie. Poczekamy na muzyków, naszych gości, którzy skomentują ten temat. Będzie to, wydaje mi się, bardziej ciekawe. Więc tutaj mamy pewne rozstrojenia już, prawda? Wyjście poza skalę pitagorajską. No i dźwięki, które otaczają nas jako śmieci. Dźwięk okazuje się nieuporządkowany, który nazywa się oczywiście hałasem, no bo muzyka to jest uporządkowany hałas, prawda?
jest największym śmieciem, który nas ogarnia. Właściwie nie możemy wyjść na ulicę, żeby nie zobaczyć śmieci, nie usłyszeć śmieci i nie wdychać śmieci. Przy czym, jak widzimy śmieci, to jest to dla nas oczywiste. Jak wdychamy je, to czujemy smród na przykład spalin, chyba że ktoś przywykł. Albo je wącha w celach rekreacyjnych. A hałas nie. Hałas jest wszechogarniający, zwłaszcza w miastach. Pamiętam, kiedy ze wsi przeprowadziłem się na jakiś czas do miasta, ja 3 dni nie spałem. Ja słyszałem każdy szmer. Wszystko. Zobacz jeszcze na jeden bardzo ważny element, bo mówimy o czystości dźwięku, a teraz zastanówmy się, czy fałsz w mówieniu, w słuchaniu jest też istotnym elementem, bo widzisz, skoro wszystko jest energią, to jeśli na przykład włączamy ten programator w postaci telewizji i słyszymy ten głos, który ma nas zahipnotyzować, to zastanówmy się, co ten głos zazwyczaj przekazuje. Moim zdaniem w 90% jest to kłamstwo, czyli zafałszowany dźwięk. Bo musimy pamiętać o tym, że skoro Najwyższy potrafił za pomocą słowa stworzyć i kreować, to my, no, zgodzimy się, bo wielokrotnie wracaliśmy do tego wątku, będąc jego następcami na Ziemi, czyli po prostu cząstkami boskimi, również tym dźwiękiem, tymi słowami coś kreujemy. Więc jeśli jest kreowane kłamstwo, to jest to śmieć i to bardzo mocnego rozmiaru. Widzisz, bardzo dobrze, że na ten tor przesunąłeś naszą rozmowę, ponieważ tutaj harmoniczna i nieharmoniczna będzie bardzo istotnym elementem, dlatego że w momencie, kiedy my emitujemy z siebie kłamstwo, to nasze ciało będzie przeciwdziałać temu, ponieważ ciało jest wprawdzie stale, bardzo trudno jest je oszukać. Ci, którzy zajmują się na przykład mową ciała, ten body language, kiedyś bardzo popularny, no też. Ale jak polecam na przykład. Jak mówisz o muzyce, to. Negocjacje w biznesie pana Nęckiego, naszego polskiego specjalisty od lat wielu. Polecam tą publikację. Tam on omawia elementy, w jaki sposób się my zachowujemy, w spójności lub nie. I teraz ta spójność jest bardzo istotna, bo jeżeli my jesteśmy spójni, czyli myślimy, mówimy, czyli efekt wtórny i zachowujemy się w sposób spójny, to następuje interferencja konstruktywna 3 fal. I my wtedy mamy możliwość, jak dołożymy jeszcze do tego emocje, jeden z największych systemów nadawczych na naszej planecie w ogóle, nasze serca, to mamy interferencję 3 zgodnych fal, z nakładającą się emisyjną falą o dużej mocy, czyli 4, która to jeszcze wzmocni wielokrotnie i mamy doskonały emiter do kreowania rzeczywistości. Natomiast jeżeli występują fale nieharmoniczne, przesuwające się w fazie, to następuje interferencja dekonstruktywna, czyli ujemna. Te fale będą między sobą walczyć o przetrwanie, wykluczać się wzajemnie i tak produkuje się chaos. I ten chaos zasiany, chociażby przez telewizję, przez nieprawidłowo ułożone dźwięki, przez hałas uliczny, przez każdy właściwie hałas jako śmieć potraktowany, będzie prowadzić do takiej interferencji, czy nam się to podoba, czy nie. A ona będzie na nas wpływać. Jeszcze najprostszym takim jakby taką analogią albo dla nas momentem, kiedy możemy się zastanowić, czy to, co mówisz, ma sens, jest kwestia tego, jak my się czujemy na łonie przyrody. No generalnie właśnie. Na łonie się czujemy dobrze, a na przyrody szczególnie. Też przyroda. Wiesz, jeśli wyjdziemy do lasu, posłuchamy ptaków, no często gubimy tą percepcję, ale jak my się wtedy czujemy. Szum liści, wody. Strumień górski, tak, wody. Dlaczego tak często ludzie fale. Lubią siedzieć nad morzem, nad jeziorem, nad rzeką i słuchać sobie, myśleć, patrzeć się zachodząc na zachód słońca? Praktycznie nie wiem, czy znajdzie się kilka osób na 100, które powiedzą, że to są momenty nieprzyjemne,
destrukcyjne. Obawiam się, że się znajdą, ponieważ od chaosu można również się uzależnić. Czyli ludzie, którzy na przykład wpadają w nauk pracy, muszą być ciągle pobudzani. Ich taka interferencja dekonstruktywna będzie pobudzać. I wtedy oni czują się, że oni są zdenerwowani, a jak są zdenerwowani, to są przygotowani do walki. To mechanizm biologiczny jest i oczywisty. Tak, ale i mówisz jeszcze o tych uzależnionych narkomanach, którzy po prostu brakuje no tak, im tego czynnika, tego bodźca, który... Tak, uzależnionych od adrenaliny, od kortyzolu, od konkurencji, już jako wtórny czynnik, od tego, żeby posiadać władzę, bardzo czynnik uzależniający niezwykle. Pieniądze jako czynnik pomocniczy, to są ludzie, którzy no, mają prawdziwy kłopot. Bo w przypadku wiesz, nałogów takich chemicznych, natury chemicznej, to dość łatwo jest go zlokalizować i jeżeli ktoś się zdecyduje na walkę z tym nałogiem, to odpowiednie służby są do tego i dają sobie radę z tym. Natomiast tutaj jest wydzielanie dokrewne, w związku z tym nie tak łatwo jest pozbyć się tego. I tutaj tylko zmiana sposobu myślenia musiałaby nastąpić. No więc niestety muszę cię zmartwić, takie grupy ludzi istnieją. Natomiast większość naszych widzów, podejrzewam, nie będzie chciała wchodzić w tego typu nauk i odchodzą od niego, więc tutaj w tym fragmencie masz rację. No, nie sądzę, żeby znalazł się ktoś, kto by powiedział, nie, ja się denerwuję, jak słyszę strumień górski, albo fale morskie, albo śpiew ptaków. Wiesz, wracając do muzyki, bo generalnie cały czas, krok po kroku idziemy do celu, czyli chcemy Państwu jakby przypomnieć o tym, że te dźwięki są dla nas ważne, to chciałbym Ciebie zapytać, w jaki sposób ludzie powinni zapanować nad tym chaosem i ewentualnie co robić, żeby wyselekcjonować muzykę, dźwięki pozytywne dla nich i w taki bardzo prosty sposób przejść do smakowania i do powrotu jakby do tej harmonii. To, żeby nie komplikować, pomińmy nieprawidłowy strój instrumentów, bo omówimy go osobno, a zwróćmy uwagę w ogóle na konstrukcję muzyki i co ona robi w naszych organizmach, bo to jest bardzo interesujące, że jest to element sztuki, który łączy ze sobą elementy matematyki i wyobraźni. I na matematykę w muzyce składa się rytmika, podział, taktowanie, więc będzie działała wtedy lewa półkula, którą i tak mamy dość dobrze rozwiniętą, bo nasza edukacja dba o to, żebyśmy byli lewopółkulowi. Znaczy nie tylko edukacja, ale generalnie dba się o lewą półkulę, bo wtedy nie trzeba myśleć, a myślenie jest zagrożeniem dla systemu. Natomiast druga część charakterystyki tej muzyki polega na budowaniu wyobraźni. I w momencie, kiedy pojawia się melodyka, poezja, czyli słowa, tekst, piosenki, chociaż niekoniecznie, ale fajnie by było, tak? gdyby się pojawił. Improwizacja. Dynamika utworu, czyli głośno, cicho, tak, forte, piano, crescendo, te wszystkie formuły, które budują napięcie, bo napięcie się tą dynamiką właśnie w większości buduje, chociaż nie tylko, również zmianą tonacji, to wtedy zaczyna pracować prawa półkula. I żeby móc to poskładać w jedną sensowną całość i tą muzykę odbierać jako leczniczą, to wytwarza się łączność między tymi półkulami. Ja bym do tego jeszcze dołączył... Jest taki element, który tam w środku łączy, więzadło tak, takie. Dorzuciłbym jeszcze jeden element, mianowicie jakby uczucie. Czyli na przykład jeśli wokół tego dźwięku albo to tej muzyki my sobie w głowie wytworzymy jakiś pozytywny obraz, skojarzenie,
często gęsto muzyka nam się kojarzy z jakimś zdarzeniem. Ile razy płakałeś przy muzyce? Kilka, Jacek, kilkanaście? Nie, no, kilkadziesiąt? Płakałeś? W tej chwili no, mam, no obnaż się. No w tej chwili mam dreszcze, wiesz, że ja jestem muzykoholikiem, niestety chłopakiem wychowanym. Ile razy Państwo byli wzruszeni przy muzyce? Kojarzą nam się z poszczególnymi osobami, z jakimiś miłościami, ze zdarzeniami. Ale z czystej estetyki, bo oczywiście tutaj klucze do podświadomości jak najbardziej poruszasz w tej chwili i one działają, ale z samej estetyki, z tego, że to nie. Jest po prostu piękne. No niestety, ja mam skojarzenia troszeczkę, załóżmy, nie do końca zgodne z tym, co ty byś chciał pokazać, bo jestem starym rock'n'rollowcem i dla mnie dużo rock'n'rolla. No ja grałem rock'n'rolla, co prawda kariery nie zrobiłem żadnej. Ale wiem, że ty się tak raczej bardziej jazz, raczej bardziej jazzujesz. Ja no tutaj, teraz już tak, ale ale dużo muzyki powodów. Etnicznej, naprawdę muzyka potrafi zadziałać na uczucia i też to dorzucić. Czyli no oczywiście sami budzi się szósty zmysł, zaczyna tutaj pracować, jest budowane to napięcie, ono będzie potęgować się, im bardziej będzie poruszać serce, tym większy zasięg będzie tej fali. I jeżeli wrzucimy w takim momencie, kiedy my czujemy to szczęście, to wzruszenie, jakąś myśl, to ta myśl ma prawo być stwórcza wręcz, więc trzeba też i to jeszcze w stanie relaksacyjnym, czyli w zgodności z naturą. Muzyka dlatego została okrojona do warstwy właściwie jedynie rytmicznej już w tej chwili, żeby nie pobudzać właśnie tego typu emocji. Co więcej, bardzo często jest konstruowana tak, żeby pobudzać warstwę emocji, która jest naszą ciemną stroną. No tak, ale tu już mamy całą produkcję tych klipów, teledysków, gdzie oprócz warstwy, jeśli chodzi o tekst, to bardzo negatywna. Obrazki burzą. Jeśli w ogóle jest, można nazwać to tekstem czasami. No tak, ale wiesz, to jest, za przeproszeniem nie powiem, bo ja no tak. Widzę te teledyski i patrząc się, jak to się wszyscy wyginają, te ciała i są ciała i właściwie tylko wszyscy dają ciała, tak. No to tam tylko właściwie o to tylko złote chodzi. Łańcuchy i tak dalej. Tak, ale tu pokazujemy, jak można przekaz po prostu doprowadzić do takiego wektora, o jakim chodzi. Ale my wracamy do tej muzyki, która budzi w nas emocje, pozytywne emocje, kiedy dźwięki odgrywają bardzo istotną rolę, bo tak jak powiedziałeś na samym początku, to ma swoją moc. Oczywiście. I teraz należałoby się zastanowić, w jaki sposób powrócić albo nie bać się tego, że dźwięk budzi emocje i jednocześnie dźwięk powoduje kreację. No powrót do ładnych piosenek trzeba zrobić, no po prostu. Najlepszą formą jest odejście, ono może być bolesne dla naszych mózgów, dla niektórych, które są przyzwyczajone i przyzwyczajane, zauważcie Państwo, przyzwyczaja się nas kroczek po kroczku, im mniejszy, tym lepszy i przez okres ledwie 20 lat wpędzono nas w rodzaj muzyki, który jest hałaśliwy, dekonstrukcyjny, pozbawiony poetyki, pozbawiony, nawet już się nie śpiewa, wyobraź sobie. No. Przecież to są utwory mówione, w dodatku bardzo szybko. I ludzie się zachwycają tą dykcją. Rzeczywiście jest bardzo trudne powiedzenie tak szybko utworu, jeszcze przy rymach częstochowskich, niejednokrotnie, więc niszczy się estetykę tej poetyki jednocześnie. I przejście na coś, co mózg musi odczytać w dwóch półkulach, czyli do tej pory rodzaje muzyki, te proponowane już ostatnio w popkulturze, mieszczą się w zakresie obsługi lewej półkuli, a tu nagle musi prawa zacząć pracować. No to może być na początku bolesne, nudne. Ja sam pamiętam, jak oczywiście, że słuchałem rocka i to takiego nawet dość ciężkiego, wzorowałem się na nim, próbowałem go grać i odejście od niego powodowało takie usypianie. I dla mnie to było nieprzyjemne, bo ja potrzebowałem w tamtym okresie pobudzenia, żeby się pobudzać. Natomiast wejście w wyciszenie, w tą fazę nawet wręcz medytacyjną zaryzykowałbym takie stwierdzenie, bo przecież jest muzyka medytacyjna.
zbliżona do naturalnej. Mało tego, wykorzystuje się elementy przyrody. Śpiew ptaków, szum liści, tych właśnie strumieni, fal morskich. Więc wejście w taką fazę może być dla ludzi, którzy są uzależnieni od adrenaliny, a ja byłem, bolesne wręcz. I wydaje nam się to nudne. No nie, no nic z tym nie robię. Ja tu miałem power jakiś. Coś z tym robiłem. Tu nic. Nie, uspokaja mnie. I tak dalej. No trzeba przeżyć to. Po prostu trzeba to przeżyć. I zacząć chłonąć estetykę, ponieważ ona, jak jest dobrze zharmonizowana, i to mówię o szeroko pojętej estetyce, bo ty dopominasz się o dźwięki, ale zjawiska falowe są podzielone na oktawy w pełnym zakresie. Czyli nie tylko mamy ośmiostopniową skalę oktaw w muzyce. Również kolory dzielą się na oktawy. Każde zjawisko falowe dzieli się w tych samych zakresach. Mało tego, węzły harmoniczne również są tak samo podzielone jak dominanta, subdominanta, oktawa, no i początkowa tonika oczywiście. Więc to są oczywiste zasady, kiedy my na przykład dobrze czujemy się, jak wchodzimy do jakiegoś wnętrza, które jest dobrze skomponowane kolorystycznie. Co więcej, kształty również komponują się w ten sam sposób i nagle wchodzimy do takiego dobrze skomponowanego. Pamiętasz, że byliśmy u Doroty, tak? W Legionowie. No wchodzi się po prostu i jest nagle ojej. Ojej, dlaczego? No bo tam jest wszystko doskonale, harmonicznie zorganizowane. Kształt i ich dobór, rozmiary i stosunki tych rozmiarów, kolorystyka, rozkład, wszystko jest tak, jak powinno być. I podobnie jest w muzyce. Jeżeli to będzie oparte na tej harmonii, to nie musi być jakiejś zaraz wirtuozeria typu Paganini czy Van Halen, chociaż też ciekawe, ale musi być harmonijne. A teraz większość muzyki, tej ostrzejszej, która ma nas rozstroić, zamiast na bazować na harmonicznych, to bazuje na takich trytonach, gdzie wiesz, gdzie to wszystko się rozjeżdża. I im bardziej jest rozjechane, tym lepiej, bo tym lepiej stymuluje na przykład nadnercza. Bo okazuje się, że wpływ wibracji, pewnych zespołów wibracji, co oczywiście nie jest obce tym, którzy zaczynają zajmować się medycyną wibracyjną, szeroko pojętą, to muzyka ma również wpływ na nasze organy. Okazuje się, były przeprowadzone badania, że na przykład dużo niższe dźwięki niż w naszej przyjętej skali muzycznej powodują rozdrażnienie wątroby. Nadnercza w sposób oczywisty wpływają na nasz stan zdenerwowania. Dlatego na przykład w systemie amerykańskiego rocka przestraja się instrumenty do dołu. Obniża się dźwięki, tak? Z jednoczesnym dopalaniem na przykład na przedwzmacniaczach, no bo jak jest za nisko nastrojony instrument, no to on nie chce wchodzić jakby w szczegóły swojego byłego zawodu, ale on po prostu nie brzmi. Musi być dopalony odpowiednio, przesterowany, czyli zniekształcony. Wtedy ta fala zamiast, ona i tak jest dość skomplikowana, ale zamiast być w miarę łagodna, to ona jest poszarpana. Im bardziej jest poszarpana i my wprowadzimy teraz do tego element naszej fali, tak, naszego strumienia falowego, no to interferencja jest gwarantowana. Tylko jaka interferencja? Czy konstruktywna, czy destruktywna? I wtedy dosłownie jesteśmy porozszarpywani tymi dźwiękami. Przecież nawet cały przemysł nazywa się jaki? Rozrywkowy. To jest rozrywka, czyli do czego służy? Do rozrywania. No, ta denotacja musi być powiedziana. Słusznie to ująłeś. Poza tym, wiesz, ja ostatnio trochę dzięki temu, że jest duży dostęp do internetu, ja zawsze lubiłem starocie, to nie ukrywam, że jako taki rock'n'rollowy chłopak to dosyć mocno nie podobały mi się te takie utwory, takie wiesz, smętne, marudzące, te lata 60., 70., polskie piosenki i w tej chwili o dziwo ja
łapię te piosenki, słucham, zastanawiam się, bo przecież ja się z tego śmiałem, jak byłem małolatem, ale przemysł rozrywkowy w tym momencie no, pokazywał, że jest rock, że jest rock szczególnie zagraniczny. Mhm. Polska muzyka generalnie była zawsze deprecjonowana. Zobacz, ile jest pięknych kawałków, które na logikę powinny być numerami jeden na wszystkich listach światowych, a dziwnie były tak rozrywane, że tylko anglosaska muzyka mogła się pojawić i my, będąc tymi takimi podrzędnymi słuchaczami, łapaliśmy wszystko, co było ichne, a nasze stopniowo zaczęło znikać. Wiesz, na przykład, nie wiem, Woźniak, tak. Zegarmistrz Światła, no jest tyle tych piosenek, które po prostu mają tekst, mają muzykę. Kofta Kobuszewski, Osiecka i tak dalej. Tak. To wszystko jest tekst. To się słucha, tam jest rytm, to się nuci, to się powtarza. Te piosenki są, my się nie mamy niczego wstydzić. Tylko nie można było przypadkiem pokazać, że ta słowiańska dusza potrafi coś pięknego wymyśleć. I między innymi ten przemysł też doprowadził do takiej sytuacji, że my się wstydzimy starej melodii, tak, starych piosenek i tego, co naprawdę ma wartość. My właściwie cały czas mówimy o jednej rzeczy, ja tutaj dokończę, bo kiedyś obiecaliśmy muzykę starego piernika i śpiewnik obowiązkowy, chyba pora do tego wrócić, bo scenariusze są w głowie, może technikalia trochę są ubogie, ale widzą Państwo, że to nie jest nasza jakaś taka, jakiś wymysł. To wszystko ma sens. Powinniśmy wrócić do pięknej muzyki, która jest na wyciągnięcie ręki. Ja jeszcze stanę w obronie polskiej muzyki, bo muszę to widzom, którzy nie uczestniczyli w świecie muzycznym, wytłumaczyć. Po pierwsze, przesiąkanie muzyki zachodniej do nas, ono niekoniecznie musi być złe, bo wiele wzorców przesiąkło, ładnych melodii, takich jeszcze, które, jak to mój znajomy mówi, szły z palców. O, breakout. Prawda? Ale też ujednolicają kulturowo. I chodziło o to, żeby uruchomić ten kanał, żeby on był płynny i żeby był drożny, żeby można było zamontować kolejne odsłony z ubożenia muzycznego, jakie do nas dochodzą w te, teraz. Tak? Natomiast my w tamtym okresie nie mieliśmy dostępu do instrumentów. Te instrumenty były takiej jakości, że to pożar się może w ogóle. Co my żeśmy zrobili i dlaczego? Ja z deski sosnowej u stolarza pierwszą gitarę wycinałem swoją. Cewkę elektromagnetyczną dostać wtedy, to trzeba było jeździć 500 kilometrów, bo był jedyny producent. I takie tam szczegóły. Natomiast porządna, na przykład gitara, o której każdy marzył, kosztowała tyle, co nowy Polonez. I to nie w fabryce, tylko na targu, czyli wielokrotność. Czyli to były takie porównania, wzmacniacze. No, grało się na takich wzmacniaczach, że to jest w ogóle nie do pomyślenia, tak, radiowych początkowo. Później powstały różne prywatne firmy, które próbowały to robić, między innymi nasz słynny wrocławski twórca wzmacniaczy, który nie miał nawet z czego zrobić obudowy, więc garnki rozcinał, sam o tym opowiada, żeby wyciąć dno i żeby dostać kawałek blachy, żeby móc jakoś zmieścić ten wzmacniacz w obudowie. To były naprawdę trudne czasy. Poza tym my, mając nadzieję na wyzwolenie spod systemu, w którym wtedy byliśmy uciśnieni, sądząc, że zaczyna się powiew wolności, tworzyliśmy utwory, które miały z nas wyrzucić emocje starego systemu, więc niektóre z tych utworów były po prostu trudne. Trudne do zrozumienia w dzisiejszych czasach, na przykład dla młodzieży. Wykrzyczane często, stąd ekspansja punk rocka na przykład w naszej muzyce. Tak, agresja i tak dalej, ale później zaczęło się to układać już. Później, jak już te zespoły, co po niektóre, zaczęły osiągać popularność, zaczęło w związku z tym stać ich było na instrumenty, no bo ludzie chcieli słuchać, płacili za bilety. Oni myk do Berlina Zachodniego i kupowali Gibsona za cenę rocznego dochodu swojego ojca i wracali, patrząc to jak w obrazek, a później były kolejki, żeby obejrzeć ten instrument w ogóle, czy to jest prawdziwe. Co słowo? W takich czasach. Co słowo, to piosenka w głowie. No.
Także myślę, że pora wyrzucić coś na głośniki. Myślę, że tutaj tych kilka informacji gdzieś tam pokazało Państwu, że nie mamy się czego wstydzić. Otaczajmy się pięknymi dźwiękami. Jeśli to są dźwięki może nie aż takie jak jakieś tam misy czy talerze, to też nie jest najgorzej. Chociaż telefon to też. Tak? Jak najbardziej, my pięknymi dźwiękami. Ale i dla tej, załóżmy, bardziej masowej grupy, która potrafi znaleźć dobry tekst i piękną muzykę i rytmicę, też jak najbardziej ja się do nich zaliczam, dlatego pozwolę sobie skończyć i sobie może coś włączę ciekawego. Dobrze, włącz i zrobimy przerwę. Bo ja się kręcę na tym stołku, znowu ktoś powie w komentarzach, że hemoroidy mnie kręcą, a mnie po prostu skurcz złapał w nogę. Także dziękujemy Państwu, odpoczniemy chwilkę i oglądajcie nasze dalsze programy. Do widzenia. Namaszczę.